Ulica Sucha w Maćkowej Rudzie po raz kolejny powitała dziś miłośników kultury i sztuki. Cykliczne spotkania ze sztuką organizują Małgorzata Filasiewicz i Rafał Strumiło. Tym razem zebrani mogli posłuchać utworów Mirka Kozaka oraz podziwiać fotografie Piotra Malczewskiego z dziełami Rafała Strumiły. Spotkanie zbiegło się również w czasie z urodzinami artysty, który kończy 62 lata. Strumiło sam o sobie mówi, że jest kreatorem. Swoje prace tworzy na niemal każdym materiale: metalu, drewnie, szkle, a nawet piasku. Im materiał trudniejszy, tym lepiej, przyznał. Ja nie jestem ani artystą, ani rzemieślnikiem, jestem, no, można powiedzieć, kreatorem, czy też wymyślaczem jakichś form, zwłaszcza plastycznych, bo człowiek ma różne formy receptur, czy receptory odbioru, ma oczy, smak, węch, ucho. Ja działam na oczy. Im trudniejszy, tym łatwiej, ponieważ myśli mam, czy koncepcji mam tak dużo, że w trakcie pracy moja samodyscyplina nie jest w stanie powiedzieć, kiedy skończyć. Natomiast w kamieniu, jeżeli coś się odłupie, no to już koniec. Trudność materiału dyscyplinuje mnie do podjęcia decyzji. Ulica Sucha stała się symbolem spotkań z kulturą. Wszystko zaczęło się jednak całkowicie przypadkowo, od starej tabliczki znalezionej w garażu, mówi Strumiło. To jest przypadek, to jest znaleziona gdzieś na złomie tabliczka, która się poniewierała przez wiele lat w jakichś rupieciach, ale potem została dla żartu przybita gwoździem dla dekoracji jakiejś tam wystawy i tak zostało.